Koleżanka lub znajomy zaprosili was na sesję Dungeons and Dragons. Siedzicie właśnie nad ściągniętą z neta kartą postaci i zastanawiacie się, o co tutaj cholera chodzi? Jakieś kółka, owale, premie, tabele. Matko bosko. Jak powypełniać te wszystkie pola? Jaka jest moja premia do ataku? Ile wynosi moja umiejętność perswazji, aby jaki rzut wykonuję, kiedy bronię się przed próbującym mnie zauroczyć wampirem? Ale spokojnie, bierzemy głęboki oddech i słuchamy dalej. Bo na tej pozornie skomplikowanej karcie postaci naprawdę liczą się tylko dwie rzeczy. Wysokości modyfikatorów z naszych atrybutów i premia zbiegłości. Poza dwoma drobnymi wyjątkami, wszystkie inne cyferki to pochodne tych liczb lub sumy ich dodawania. Nazwa modyfikator z atrybutu brzmi przerażająco i trochę przytłaczająco na początku, ale są to po prostu małe bonusy do wykonywanych testów, zależne od wysokości naszych atrybutów i rosnące na parzystych liczbach. 10 charyzmy to modyfikator z charyzmy równy 0. 12 to plus 1, 14 to plus 2 i tak dalej. O tych większych liczbach, dziesiątkach, dwunastkach, czyli wysokościach naszych atrybutów, możemy zapomnieć od razu po stworzeniu bohatera. W trakcie gry liczy się tylko modyfikator i dlatego to on wpisywany jest w to większe okienko. Premia zbiegłości to z kolei stała liczba, którą dodajemy do testów, kiedy chcemy zaznaczyć, że nasz bohater na czymś się zna. Posiada tak zwaną biegłość. Bo jestem profesjonalistą! Na starcie ta premia wynosi zawsze 2 i rośnie na określonych poziomach postaci, 5, 9 i tak dalej. Rzuty kośćmi w dedeczkach opierają się na bardzo prostej zasadzie i prawie zawsze wyglądają tak samo. Mistrz gry ustala poziom trudności testu, wynoszący zazwyczaj między 10 a 20. Żeby test zdać, musimy otrzymać wynik równy lub większy od ustalonego poziomu trudności. Najpierw rzucamy kością 20-ścienną i sprawdzamy, ile wypadło. Potem zadajemy sobie pytanie. Z jakim atrybutem powiązana jest rzecz, którą próbujemy zrobić i do wyniku zrzuconej przed chwilą kości dodajemy modyfikator styl atrybutu. Chcemy sprawdzić, czy nasza postać wie coś o starożytnej rodzinie królewskiej. Będzie to umiejętność historia, wynikająca z inteligencji, więc do wyniku dodajemy swój modyfikator z inteligencji, na przykład plus 2. Chcemy strzelić z łuku? Do wyniku z kości dodajemy swój modyfikator ze zręczności. Teraz zadajemy sobie drugie pytanie. Czy nasza postać zna się na tej czynności? Czy ma w niej tak zwaną biegłość? Sprawdzamy kartę postaci i jeśli odpowiedź brzmi tak, przy umiejętności zakreśliliśmy kropkę, albo mamy ją wpisaną w pozostałych biegłościach i językach, to do wyniku z kości i modyfikatora z atrybutu dodajemy też premię z biegłości, czyli niezmienną 2. Jeśli biegłości nie mamy, a kółko jest puste, to nie robimy już nic. Otrzymaliśmy swój rezultat testu i jeśli jest on równy lub większy niż ustalony przez mistrza gry poziom trudności, to odnieśliśmy sukces. Przypominamy sobie historię antycznego rodu, a nasza strzała trafia prosto w cel. Rzut kością 20-ścienną, dodanie modyfikatora z atrybutu i, jeśli postać się na czynności zna, dodanie biegłości. Tyle, brawo, właśnie nauczyliście się 5. edycji Dungeons and Dragons, bo na takiej samej albo bardzo podobnej zasadzie opierają się całe lochy i smoki. Gdzie znajdziemy prędkość? Skąd wziąć pasywną percepcję? I ile powinniście mieć punktów życia? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w drugim filmie, w którym przeprowadzę was przez cały proces tworzenia bohatera gracza. Nie powinno to być trudne, podstawy macie już w małym palcu. Papa. Bo na tej pozornie skomplikowanej karcie postaci naprawdę liczą się tylko.